Rząd, stosując bardzo chwytliwe argumenty, mianowicie takie, żeby podręczniki były tańsze, przygotowuje zdemolowanie rynku wydawniczego, wydawców podręczników. Oczywiście podręczniki powinny być tańsze i rozwiązania, e-rozwiązania, wszystkie e-rozwiązania są bardzo ciekawe. Natomiast to, co proponuje rząd, to przygotowanie jednego rządowego podręcznika, który będzie w jeden sposób dostępny dla wszystkich, rywalizował będzie przez to, że będzie darmowy, z całą serią wydawnictw papierowych. No i de facto zdemoluje rynek wydawniczy, dlatego że no, w oczywisty sposób będzie presja, żeby wybierać coś, co jest darmowe. Natomiast darmowe to nie znaczy koniecznie lepsze. Problem też polega na tym, że jeżeli rządowy projekt nie wypali, a jest bardzo duże ryzyko, dlatego że podobne przykłady, podobnie konstruowane jak u nas, miały miejsce już w Peru, w Katalonii czy w Norwegii, nastąpi efekt bumerangu, czyli po protestach nauczycieli, dzieci jest powrót do klasycznych papierowych podręczników. To samo miejsce miało w Korei. Jeżeli to zostanie źle przygotowane, a wygląda te kroki, które rząd podejmuje, wygląda na to, że idą w właśnie takim kierunku, efekt może być zupełnie odwrotny. Tak? I stracimy te 4 lata, rząd wyda 50 milionów albo więcej. Oczywiście jakiś polityk zrobi sobie fotoopa tak zwanego z iPadem i elektronicznym podręcznikiem. Natomiast my eksperymentujemy na następnych pokoleniach, tak? I będzie ten program pilotażowy jakby niesie za sobą bardzo duże ryzyko. Czyli apel polega na tym, żeby e-podręczniki są bardzo fajnym rozwiązaniem. Jest bardzo dobrze, że na platformach cyfrowych tego typu rozwiązania mają się znaleźć. Jest mnóstwo różnych zasobów publicznych, sfinansowanych z publicznych pieniędzy, które powinny zostać wzbogacone o te treści, które teraz funkcjonują na wolnym rynku, tak? Czyli to, co te treści, które przygotowują wydawcy, tak żeby nauczyciele cały czas mieli wybór, żeby nie było narzucanego jednego podręcznika historii czy biologii, pamiętając o tym, że ta cena podręczników powinna spaść, pamiętając o tym, że w cenie podręcznika te 75% kosztu to jest papier, oprawa, jakby środek przekazu. Natomiast podręczniki na koniec dnia i tak nie będą darmowe, tak? Bo trzeba pamiętać, że mamy też nośniki i to żeby ten PR nie przysłonił rządowi jakby tego, co jest na końcu, tak? Czyli wychowywania małych dzieci.